Drodzy Państwo, już teraz zapraszam na prezentację nowego modelu Mitsubishi ASX. That's why, starting today, we are Astara. For the love of movement. Samochód, który wybieramy, musi mieć to coś. To jest coś, co sprawia, że każdego dnia chcemy się z nim witać, że każdego dnia cieszymy się na to, że do niego wsiądziemy i odczuwamy tą niesamowitą radość z jazdy. I ponieważ to oznacza, że w zasadzie z tym samochodem mamy jakieś takie niesamowite połączenie, tworzymy z nim jakiegoś rodzaju duet, że to jest nasz partner, towarzysz. Teraz poznajmy potrzeby motoryzacyjne naszego kolejnego ambasadora, Bartłomieja Toby. No dobrze, dzisiaj powiem wam, czego szukam. Łukasz, podołasz? Sprawdź mnie. Wychodzę z założenia, że bezpieczeństwo przede wszystkim. I od tego punktu chciałbym zacząć moją listę życzeń. I bardzo słusznie, ponieważ bezpieczeństwo było, jest i będzie priorytetem Mitsubishi. W nowo skonstruowanym ASX-ie znajdziemy wszystkie elementy bezpieczeństwa biernego, takie chociażby jak poduszki powietrzne, czołowe, boczne dla kierowcy i pasażera, a także kurtyny powietrzne umiejscowione po dwóch stronach kabiny. Są też pasy bezpieczeństwa z napinaczami i specjalnym ogranicznikiem siły napięcia. Są też specjalnie skonstruowane zagłówki, które mają za zadanie chronić kręgi szyjne i urazy spowodowane tak podczas wystąpienia kolizji. Ale kierowca też ma do dyspozycji wiele systemów elektronicznych w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa. Należy wymienić kilka z nich, chociażby system pomagający utrzymać auto w pasie ruchu z funkcją centrowania, a także z informowaniem o niezamierzonej opuszczeniu tego pasa ruchu przez pojazd. Jest także system monitorowania markerów pola w lusterkach czy rozpoznawania znaków drogowych. Jest też wspomniany wcześniej tempomat adaptacyjny z funkcją Stop and Go i funkcją Be Pilot. Jest to o tyle ważne, ponieważ w naszych badaniach Car Clinic właśnie ta opcja pojawiła się jako główna potrzeba naszych potencjalnych i lojalnych klientów. Jest też ciekawy system monitorujący odległość od auta poprzedzającego. Jest to o tyle ważne, że po zmianie przepisów o ruchu drogowym my jako kierowcy musimy się nauczyć zachować odpowiedni odstęp na drodze. Ale priorytetem Mitsubishi było nie tylko bezpieczeństwo pasażerów podróżujących w środku w samochodzie, ale również tych na zewnątrz, czyli pieszych. Dlatego w każdej wersji samochodu znajdziemy system Forward Collision Mitigation FCM, który w niektórych sytuacjach ma zadanie zapobiec lub zminimalizować skutki kolizji z pieszymi. Od 13 miesięcy posiadam trochę większy bagaż. Dlatego warunkiem koniecznym jest bagażnik i jego pojemność, który zmieści nie tylko mój osobisty neceser, ale też bliźniaczy wózek. Bartku, zmieścisz wózek bez najmniejszych problemów. Nasz nowy ASX ma pojemność bagażnika od 397 litrów do 467, w zależności od ustawienia tylnej kanapy. Sam bagażnik ma ponad metr szerokości i prawie 87 cm długości. Sprawdźmy, twój wózek ma dokładnie 93 na 74 cm, co oznacza, że zmieści się do bagażnika i zostanie jeszcze trochę miejsca na swoje rzeczy. Cenię proste rozwiązania i swobodę poruszania się wewnątrz. Dlatego funkcjonalność jest kluczem do wszystkiego. Bartku, tak. Inżynierowie i projektanci ASX-a też mieli ergonomię jako cel w projektowaniu samochodu po to, żeby po prostu użytkownikom dobrze się tym samochodem jeździły, żeby dobrze się w wewnętrzu czuli. Na przykład punkty mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX zaprojektowali w taki sposób, żeby wpinanie i wypinanie fotelików było bezproblemowe. Tak samo jak i wsiadanie do samochodu dzięki wysoko poprowadzonej linii siedzeń, ponieważ to doceniają wszyscy użytkownicy samochodów typu SUV. Jest także przesuwana, wspomniana wcześniej, tylna kanapa, którą można regulować i przesuwać w zakresie aż 16 cm od strony zarówno kabiny, jak i bagażnika. Mając na przykład małe dzieci, można kanapę przesunąć maksymalnie do przodu, zyskując więcej miejsca w bagażniku na wózek
i bagaże. Kiedy dzieci podrosną, nie potrzebujesz podwozić wózka w samochodzie, możesz to kanapę odsunąć, żeby dzieci miały więcej miejsca na nogi i podróżowały im się bardziej komfortowo. Dlatego w kabinie rozmieszczono wiele schowków, które są nasze pod ręką i wygodnych podłóg po to, żeby podróżowało się jeszcze bardziej komfortowo. Sporo mówimy o dzieciach, ale zdarza mi się jeździć bez nich, więc czasami zbaczam z utartych szlaków, żeby poczuć dynamikę drobiny szaleństwa. Bartku, możesz szaleć tak jak lubisz, bo ASX wyposażony jest nawet w system Dynamic Chassis Control, DCC. Jest to system kontrolowania toru jazdy, przede wszystkim w szybko poprawanym zakręcie. Pozwala on bowiem przyhamować każde z kół z osobna, żeby zachować wcześniej zadany tor jazdy i przeciwdziałać poślizgom. Ponieważ w naszej gamie napędowej jest hybryda, która ma moc 145 koni, a w wersji plug-in nawet 160 koni, połączona jest z silnikami elektrycznymi o wysokim momencie obrotowym, na pewno poczujesz dynamikę i przyspieszenie, na których ci tak zależy. Dlatego ważne jest, że w naszym nowym modelu z segmentu SUV-ów jest także przesień, który wynosi aż 17 cm. Oznacza to, że nasz samochód pokona nie tylko wszystkie przeszkody miejskiej dżungli, ale pozwoli także Tobie dojechać leśną drogą do ulubionej chaty w górach czy na Mazurach. A co z energią? Nie lubię jej tracić. Dostrzegam zagrożenia dla środowiska naturalnego i robię wszystko, by je minimalizować. Nie jest to łatwe, ale ważne jest, by w obecnym czasie nawet najdrobniejszymi ekogestami wspierać się. Bartku, pełna zgoda. Ta potrzeba zaczyna się również coraz częściej pojawiać w świadomości naszych klientów. Pierwsza z nich to klasyczna hybryda. Jest to pierwsza tego typu konstrukcja oferowana przez markę Mitsubishi na rynku europejskim. Składa się ona z silnika wolnosącego o pojemności 1,6 litra, która jest połączona z dwoma silnikami elektrycznymi, automatyczną przekładnią i baterią. Drugą propozycję, którą mam dla Ciebie, to zaawansowana hybryda typu plug-in. Składa się ona z tego samego silnika pojemności 1,6 litra wolnostojącego, połączonego z dwoma silnikami elektrycznymi i automatyczną przekładnią, ale w tym wypadku mamy tutaj już dużą baterię trakcyjną o pojemności ponad 10 kWh. Oznacza to, że ten samochód może poruszać się w trybie czysto elektrycznym, czyli zeroemisyjnym, na dystansie od 47 do 62 km. Hybrydę taką też możemy naładować ze zwykłego domowego gniazdka w około 3 godziny. W naszej ofercie, którą kierujemy do polskich klientów, znajdziemy także silnik benzynowy 1.3 o mocy 145 koni w połączeniu z manualną skrzynią biegów i silnik ten sam połączony ze skrzynią automatyczną DCT o mocy 160 koni mechanicznych. Podstawową zaś jednostką napędową w gamie jest 1.0 o mocy 90 koni. Także warto, wybierz opcję, która najlepiej pasuje do siebie i podróżuj zgodnie z własnym zasadami. Okazuje się, że odpowiedziałeś na wszystkie moje potrzeby. Czyli co? Ja spędzę po angielsku, mamy perfect match.